dałeś mi, o Panie, służbę przy cmentarzu. Dziękuję Ci za to. Czy ja jej podołam, czy starczy mi sił, czy starczy mi życia, by cmentarz przemienić, pokrywając go płaszczem kwiecia. Proszę Pani, jakie ja miałam dzieciństwo, jakie ja miałam marne dzieciństwo, Boże. Jacy my głodni byli, bo na 7 w domu. Jacy my głodni nie rozbili. Wie Pani, 7 dzieci. Rodzeństwo było starsze, bracia byli starsi. Nie było co jeść. A raz my tacy głodni byli, żeśmy poszli z głodu do lasu na jagody, żeby się jagód najeść. To jagód mnie nie nazbierali, tylko spała mało sarna i my ją chycili. A przynieśli mi ją do domu, to mi zanieśli dziedzicowi, zanieśli. Z tego mnie nie mieli nic, dziedzicą nie do nic. Tyle pamiętam. Ale głód pamiętam. Głód. Strasznie mi byli głód. Mój dziadek poszedł na wojnę. Zabrali, bo brali mężczyzn na wojnę. Poszedł na wojnę. Została, babci nie było. Babcia wyjechała do Ameryki, żeby zarobić, bo bieda była, było 4 dzieci. I te dzieci zostały, proszę Panią, same. Moja mama była najstarsza, miała 12 lat, a resztę rodzeństwa było malutkie. Jak się wojna rozpoczęła, to tu dotarli 6-7, bo tak mi mówiła mama, 6-7 grudzień. Śniegu nie było. Front przyszedł, tu się bili, proszę Panią. Austriacy byli skryci za cmentarzem. Ruszam się. Za cmentarzem Austriacy byli skryci. A Moskale ich wywęszyli i szli do góry tu, jak my się spotkali. I w tym miejscu, gdzie my się spotkali, zaczęła się bitwa, wojna na bagnety. Szczału nie było, proszę Panią, tak mi mama mówiła. Szczału nie było, tylko na bagnety. Przez 3 tygodnie my robili ten cmentarz, para koni i po 10 osób. 5 ton cementu my wymieszali rękami, no bo tam prądu nie ma. I wodę wozili w beczce, cement i żwir, wszystko koni my wozili. Ja z mężem ładowałam, woziłam. No trzeba, wie Pani, jak mi bać, żeby jakoś było, no, zagrabić, skosić i wlepić i znicza zaświecić, świadki zanieść. Musi być ładnie. Pomalować, wie Pani. Wie Pani, ja bym nie poszła, to naprawdę. Mam wyrzuty sumienia. Mówię Pani, naprawdę. Muszę iść. Tam jest coś, wie Pani, ciągle. No, ciągle, naprawdę. Jest coś. Ja bym nie poszła, wie Pani, nie zagrabiła, albo świeczki nie zaświeciła, czy kwiatka. Albo mszy, jakbym nie odprawiała. Ręczną kosą koszę trawę. Tak, tyle lat. No, a teraz sobie wnuk kupił taką maszynę, także on mi skosił. Kroniki, proszę Panią, kroniki, tak opiekowałam się tym cmentarzem, tak mi potem gdzieś na myśl przyszło. Może ja bym to spisała, może by się to komuś przydało. No ale wie Pani, ja skończyłam 7 lat, 7 klas, ale zdania jakoś układałam. Opisałam wojnę, opisałam remont tego cmentarza. Ktoś jak odwiedzam, wie Pani, no to jeżeli się spotkam z tą osobą, jak jest na cmentarzu, no to przyjdzie, wpisze się. I ten czas wiem, co on myśli, nie? Czy się mu podobało, czy nie. No ale wie Pani, uwagi żadnej nie ma nigdzie, tylko zawsze podziękowanie i szacunek. Wszyscy ją znają, wszyscy ją szanują, dlatego nie ma takiej osoby, która by coś złego powiedziała o niej. Po prostu wszyscy ją znają. Każdy, kto słyszy to nazwisko, to wie, że to jest dobra, pogodna, życzliwa osoba. Babcia jest dla mnie, można powiedzieć, autorytetem. Szanuję ją za to, że dba o ten cmentarz, za tą swoją pracę, za to poświęcenie. Odkąd pamiętam, no to dbała o mnie i o siostrę. Nie wiadomo, byliśmy mniejsi, ona była młodsza, ona to wyprawiała nas do szkoły, do przedszkola. Zawsze rano nas budziła, robiła kanapki. Cieszyłam się, że to jest uroczysta, setna rocznica, a ja mam 80 lat. Tyle lat pracowałam przy tym cmentarzu, wie Pani, cieszyłam się tą rocznicą.
No i tak się złożyło mi, pani, że zostałam. Został mi przyznany ten medal. Byłam zaskoczona po prostu. Ja, wie pani, no zawsze skromnie to wszystko. Nie lubiłam się, wie pani, wywyższać, czy tak coś, że tego, że to się opiekuje, że to każdy mnie chwali, że ładnie, każdy, bo ktoś do przyjechał, każdy mówi, że ładnie i dziękował mi. Nie myślałam o tym po prostu, no ale jeżeli tak pani dyrektor orzekła, no to musiałam przyjąć. Ale ten wiersz, to wie pani, chodził za mną 20 lat. Napisałam. Dla jednego żołnierza. Ja dla niego napisałam ten wiersz. Nie przyszłaś, matko, na mój lud. Nie przyszłaś i nie przyjdziesz. Dziś ci jaś, matka, o mnie dba, że na mym grobie znicz płonie. Od mojej śmierci prawie wiek spotkałem cię po tamtej stronie. Już nie istnieję i już mnie nie ma. Nie mam żalu do wroga. Gdyż wraz z rodzoną matką po drugiej stronie stoję u Boga. Na koniec proszę was, pozdrowaś Mario za mą duszę, gdyż dostałem rozkaz taki, za ojczyznę życie oddać muszę. No 20 lat chodził, musiałem, może się mama znajdzie, jego mama może znajdzie się.